Jest środa, 21 czerwca, Anita Mańska, witam i zapraszam na wieści biłgorajskie Flesza. Te zaczynamy oczywiście od Dni Biłgoraja. Raz w roku w naszym mieście spotykają się delegacje z miast partnerskich. W piątek do Biłgoraja przyjechali przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast z Nowowołyńska, Biliny, Kalmy, Stropkowa i Kralsheim. Oficjalne spotkanie odbyło się w sobotnie przedpołudnie w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, a podczas konferencji padły ważne słowa. Manfred Zalinger powiedział: naszym partnerstwem, naszą przyjaźnią jesteśmy silni. Miejsce spotkania delegacji miast partnerskich to nowość w tym roku, bo to Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i wystawa poświęcona artyście światowej sławy pochodzącego z Biłgoraja Stefanowi Knapowi. To był pomysł pani Iwony Myszak, która przygotowuje co roku te spotkania partnerskie. Natomiast spodobał mi się od razu, dlatego że akurat w tym czasie jest niezwykła wystawa Biłgoraju, wystawa dzieł Stefana Knapa. No do tej pory w zasadzie nie mieliśmy okazji oprócz Liceum Ogólnokształcącego imienia ONZ oglądania dzieł Knapa w Biłgoraju. Dlatego też pomyślałem, że warto, aby delegacje z miast partnerskich mogły przy okazji wizyty Biłgoraju zobaczyć dzieła wielkiego twórcy pochodzącego z Biłgoraja. Po raz pierwszy spotkali się w muzeum reprezentanci z Ukrainy, Czech, Słowacji, Litwy i Niemiec. Niezmiennie jednak podczas tego spotkania padały słowa o wzajemnej życzliwości, dobrej współpracy i planach na przyszłość z Nowowołyńskiem z Ukrainy. Oficjalnie Biłgoraj współpracuje już od 21 lat. Przyjemno, że za cały czas nam udało się nie tylko pobudować taką. Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się nawiązać cenną współpracę, która wciąż się rozwija. Z każdym rokiem planujemy jakieś działania. Tu na wymianę przyjeżdżają nasi uczniowie, przyjeżdżają tu też nasze drużyny sportowe czy grupy artystyczne. Występują tu i śpiewają. Co roku też przyjeżdżamy my i to bardzo przyjemne, wspaniałe, że możemy spotkać się z naszymi najbliższymi sąsiadami, z którymi już dobrze się znamy. Te pozytywne opinie o współpracy partnerskiej można było usłyszeć od pozostałych reprezentantów z Litwy, Niemiec, Czech, też Słowacji. Dla nich to był też szczególny moment. Dzień wcześniej słowacka młodzieżowa reprezentacja wygrała z naszą na lubelskim stadionie. Ten mecz oglądał Ondrej Brędza, burmistrz Stropkowa. Polska ma najlepszych kibiców w Europie, a może i na świecie. Polska ma najlepszych kibiców w Europie, a może i na świecie. Ja sam sędziowałem towarzyskie spotkania w Poznaniu w 2011 roku Polska-Irlandia. Byłem sędzią międzynarodowym piłki nożnej, a piłka nożna to ważna dyscyplina, jednocząca nas wszystkich. Piłka nożna Polska czy Słowacja jest numer jeden, a wczoraj była numer jeden drużyna słowacka i my się z tego cieszymy. Temat piłki nożnej to nie jedyny temat rozmów podczas spotkania delegacji miast partnerskich Biłgoraja. Przedstawiciele państw środkowej i wschodniej Europy podczas tych spotkań poruszają też tematy ogólnopolityczne. Delegacje rozmawiają o tym, co dzieje się na świecie, też o tym, co wokół nich. Takie słowa zabrzmiały w wystąpieniu Helgi Hartleitner z Kralsheim. W ubiegłym roku z okazji sadzenia dębów byliśmy co do tego zgodni, że będziemy się co roku spotykać i sprawdzać, jak rosną nasze drzewa przyjaźni. I jak to wygląda? Bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni. Nasze drzewa przyjaźni wytrzymują huragany, a o burzach politycznych one nic nie wiedzą, ale nas ludzi te burze niepokoją. Wszyscy odczuwają, że świat wypada z równowagi i dlatego właśnie nasza przyjaźń wybiegająca poza granice jest tak bardzo ważna. Tylko razem, naszą silną wspólnotą możemy świadczyć ten istotny wkład w pokój, wolność i demokrację. Freiheit und Demokratie leisten. To przemówienie zebrało długie oklaski, a podobne emocje wzbudziły w latach wcześniejszych wystąpienia ze słowami poparcia na przykład dla przedstawicieli Ukrainy. Teraz delegacja z Niemiec wyraziła swoje obawy dotyczące sytuacji w Europie. No trzeba niestety powiedzieć, że z zaniepokojeniem państwa europejskie patrzą, obserwują to, co się dzieje w Polsce i dają temu wyraz również nasi partnerzy w takich zwykłych, prywatnych rozmowach. Staram się po prostu uspokoić, że znakomita większość Polaków jest za Unią Europejską, za naszą obecnością w Unii Europejskiej i to nie z tego powodu, że
przychodzą do Polski akurat z Unii Europejskiej ogromne pieniądze, dzięki którym możemy budować autostrady, budować hale sportowe, akwaparki i inne rzeczy, które podnoszą poziom naszego życia, ale przede wszystkim daje nam obecność w Unii Europejskiej poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa, które dla nas, Polaków, powinno być nadrzędnym celem. Tegoroczne spotkania miast partnerskich, jego oficjalna część zakończyła się optymistycznie, z nadzieją na przyszłość. Słowami wyraził to honorowy obywatel Biłgoraja Manfred Salinger. Naszym partnerstwem... Dni Biłgoraja to również koncerty, których nie zabrakło w sobotnie i niedzielne popołudnie oraz wieczór. Na scenie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji zaprezentowały się m.in. zespoły na co dzień działające przy Biłgorajskim Centrum Kultury i goście z Rzeszowa czy Ukrainy. Dni Biłgoraja to 2 dni atrakcji przygotowanych dla wszystkich, i rodzin z dziećmi, i tych trochę starszych. Sobotnie popołudnie to również koncerty. Na początek na scenie zaprezentowały się zespoły Biłgorajskiego Centrum Kultury. Pierwsi byli najmłodsi, czyli dziecięcy zespół baletowy Świerszczyki. Dla publiczności zagrali i zatańczyli goście, czyli studencki zespół pieśni i tańca Połoniny, reprezentacyjny zespół artystyczny Politechniki Rzeszowskiej i miasta Rzeszowa. Powstał w listopadzie 1969 roku, a w skład zespołu liczącego obecnie ponad 100 osób wchodzą 4 grupy taneczne, grupa wokalna oraz kapela, a jego człon stanowią studenci Politechniki Rzeszowskiej. A tak kolorowo przed sceną jest za sprawą gości, którzy przyjechali dzisiaj tutaj do nas. A żeby zaprezentować się przed Państwem, no nikt nie przewidział, że będzie taka świetna aura, ale mam nadzieję, że będziemy się bawili wszyscy dobrze. Na pewno my na scenie będziemy się dobrze bawili, Państwo z nami również. A tymi gośćmi jest studencki zespół pieśni i tańca Politechniki Rzeszowskiej Połoniny. W swoim repertuarze zespół zaprezentował głównie folklor rzeszowski, polskie tańce narodowe oraz tańce i przyśpiewki regionów południowej i wschodniej Polski. Tego wieczoru na scenie nie mogło zabraknąć również biłgorajskich pokoleń. Zespoły taneczne zeszły tanecznym krokiem ze sceny. Przypominam, w sumie 70 osób. A proszę Państwa, ten piękny koncert to nie koniec dzisiejszych występów. Za chwilę zobaczymy tutaj na tej scenie naszych gości z Nowowołyńska, z miasta partnerskiego Biłgoraja. Jako pierwszy zaśpiewa przed Państwem pan Sergiej Malenko, po nim pani Wiktoria Haralina oraz pani Ludmiła Bereżna. Zaśpiewają piosenki, tudzież pieśni, utwory opery włoskiej.
Niedzielny wieczór to rockowo-popowa formacja z Zamościa Mus. Obecnie zespół znajduje się na listach przebojów m.in. Radia SK, Zetki czy Polskiego Radia Lublin. Zespół Mus zagrał oczywiście w niedzielny wieczór, a występ Raya Wilsona, byłego wokalisty zespołu Genesis, zakończył tegoroczne dni Biłgoraja. Ray Wilson, którego magazyn Classic Rock uznał za jednego z najlepszych brytyjskich wokalistów wszechczasów, jest na świecie znany i ceniony nie tylko za wyjątkowy głos i zdolność pisania poruszających piosenek, ale także charyzmę i niezwykłe występy na żywo. Do Biłgoraja przyjechał po raz drugi. Bardzo cenię sobie pobyt na wschodzie Polski. Graliśmy w Lublinie, Rzeszowie czy Białymstoku. To, co ma w sobie jeszcze wschodnia Polska, to nie wiem jak nazwać. Wyjątkowa energia. Przypomina mi klimat Poznania, kiedy wiele lat temu pojawiłem się tam po raz pierwszy. Dziś to zupełnie inne miasto. A wschód nadal pozostał rejonem, w którym czuję się wyjątkowo. I dobrze być po raz drugi w Biłgoraju. Kiedy ostatnio tu graliśmy, padało okrutnie. Jestem szczęśliwy, że dziś mamy dobrą pogodę. Pobyt w Biłgoraju Ray Wilson zapamiętał nie tylko ze względu na pogodę, ale też dlatego, że właśnie tu usłyszał wyjątkowe, jak sam podkreślił, głosy. Pamiętam, gdy byliśmy tu poprzednim razem, śpiewała pewna dziewczyna. Nie pamiętam jej imienia, ale była naprawdę świetna. I kiedy mój menadżer powiedział, zagramy w Biłgoraju, to przypomniała mi się nie tyle zła pogoda, co właśnie jej występ. Te słowa uznania skierowane zostały w stronę zarówno Kingi Dziduch, jak i Magdaleny Palinki. Przejdź ty kilka dróg, którymi doszło tu, a gdy ci przyjdzie płakać, w chwilach, kiedy ja bywałam silna taka, gdy mi brakło pustu, mój wstrzymać łzy i już więcej mi nie muszę, wiesz, co mi się śni. Podczas koncertu Ray Wilson zaprezentował zarówno największe przeboje legendarnej grupy Genesis, jak i własną twórczość solową. Tak naprawdę jest wiele piosenek, których nie zagrałem poprzednim razem. Jednak podczas koncertu zawsze gramy pierwszych kilka pozycji, a potem czekamy, jak zostaną odebrane przez publiczność. Mamy playlistę i różne możliwości, a zespół już wie, że mogę wszystko zmienić. Jest jedna piosenka, którą mogę zaśpiewać po polsku. Jej tytuł to Bezustannie. Nagrałem ją razem z Patrycją Markowską 8 lat temu, ale na rynku ukazała się dopiero teraz. Nie tylko muzyka i taniec królowały podczas święta naszego miasta. Ciekawe wydarzenia organizatorzy przygotowali również dla miłośników podniebnych atrakcji. Dobrze bawili się przede wszystkim najmłodsi, ale również rodzice przyłączyli się do nich i korzystali z proponowanych rozrywek, a było w czym wybierać. To była pierwsza tego typu impreza w naszym mieście. Organizatorom planów, a dzieciom dobrej zabawy nie popsuła nawet kiepska pogoda. Zachmurzone niebo nie przeszkodziło w wykonywaniu podniebnych akrobacji, zwłaszcza, że można je było robić przy użyciu komputera. Tego dnia wielu chętnych skorzystało z trenażera dla pilotów i kosmonautów. Taki podniebny świat można było też obserwować nie tylko za pomocą komputera. Najmłodsi wraz z rodzicami oglądali również pokaz sprzętu lotniczego, szybowca, makiet samolotów, koszów balonowych czy drona. Mogli też wejść na kilka chwil w skórę pilotów.
Musimy tutaj tą gałką podgrzewać, czyli dawać gazu. Patrz, a chcąc lecieć na dół, musimy na dół puszczać powietrze. Ja ci pomogę. Musimy przez te trzy cele przelecieć. I im będziemy lecieć niżej, tym będziemy skręcać w prawo, a im wyżej, tym w lewo. Podczas aeropikniku nie zabrakło też gier, zabaw lotniczych i konkursów z nagrodami. Poza tym lotu balonem i szybowcem z wykorzystaniem symulatora, a także szkolenia z obsługi kontrolera. Można też było samodzielnie zbudować i wystrzelić rakietę wodną, kierować modelem śmigłowca i samolotu na uwięzi. 20 lat istnienia, dziesiątki spotkań, spektakli i koncertów. W ten weekend Fundacja Kresy 2000, Dom Służebny Polskiej Sztuce, Słowa, Muzyki i Obrazu, świętować będzie swój jubileusz. 24 i 25 czerwca Fundacja Kresy 2000 zainauguruje kolejny 20 jubileuszowy sezon artystyczny. Dwudniowe święto rozpocznie koncert zaprzyjaźnionego z Fundacją Światowej Sławy tenora Wiesława Ochmana Melodie dla Przyjaciół. Tegoroczna wystawa malarstwa nie jest wyjątkowo zbiorem prac jednego artysty, ale prezentacją pojedynczych prac wszystkich tych, którzy na przełomie 20 lat zagościli w Nadrzeczu. To m.in. prace Jerzego Dudy-Gracza, Stanisława Baja, Krystyny Głowniak czy Stanisława Mazusia. Sobotni wieczór zakończy koncert nad stawem ballady Mickiewicza w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej przy akompaniamencie instrumentalisty Michała Dudzińskiego. W niedzielne popołudnie obchody jubileuszu rozpoczną najmłodsi. Grupa przedszkolaków przedstawi widowisko Nocy Świętojańskiej Sobótka. W Nadrzeczu zobaczymy również wystawę Silva Rerum 20-lecia. Wystawa pełna zdjęć, listów, skrawków, wspomnień i wycinków z całego 20-lecia podróży kulturalnej w sfery słowa, muzyki i obrazu. Ciekawą propozycją dla wielbicieli malarstwa i muzyki będzie też spotkanie z malarzem Kazimierzem Pomagalskim, który będzie malował obraz na żywo, na oczach publiczności. W sobotni wieczór w pejzażu Nadrzecza zaplanowano także spektakl Śluby panieńskie w reżyserii i z udziałem Alicji Jachiewicz i Stefana Schmidta. Już po raz ósmy w Dylach odbył się Festiwal Sztuki Lokalnej Biłgorajska Nuta. Impreza organizowana jest co roku przez Gminny Ośrodek Kultury i związana z obchodami Nocy Świętojańskiej. W programie nie mogło zabraknąć występów artystycznych. Znalazły się m.in. prezentacje zespołów ludowych, folklorystycznych czy zespołów śpiewaczych. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa w Dylach, w tej pięknej, niewielkiej, ale bardzo malowniczej miejscowości. Takich uroczych zakątków na terenie gminy jest bardzo dużo. Ale Festiwal Sztuki Lokalnej Biłgorajska Nuta odbywa się rokrocznie w trzecią niedzielę czerwca właśnie tutaj. Bardzo serdecznie witam wszystkich gości, wszystkie zespoły śpiewacze, nasze kapele ludowe i folkową oraz mieszkańców Dyl i okolic. Wszystkich gości powitała Celina Skromak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Festiwal w Dylach służy promocji tego urokliwego zakątka gminy Biłgoraj oraz pieśni biłgorajskich, muzyki ludowej, tradycyjnego rzemiosła i potraw regionalnych. Na festiwalu w Dylach zaprezentowały się gminne zespoły śpiewacze, kapele ludowe i folkowe oraz twórcy ludowisk bukowej. W programie znalazły się również występy ludowego zespołu śpiewaczego działającego w gminie Biłgoraj, w tym zespołu śpiewacza obrzędowego Jarzębina z Bukowej, zespołu Zorza z Dereźni, zespołu Sąsiadeczki z Korczowa i Okrągłego oraz kapeli ludowej Krążałka. Występy artystyczne to nie jedyne atrakcje festiwalu. To właśnie w Dylach swoje obozowiska rozbili Goci z Masłu Męcza oraz Słowianie z Woli Dużej i Małej. Można było odwiedzić wioskę Gotów, zobaczyć ich codzienne życie, przyjrzeć się strojom i zajęciom, takim jak przędzenie, szycie igłą z kości czy pracy przy wyrobie biżuterii i krajek. Na specjalnie przygotowanym torze uczniczym można było poćwiczyć strzelanie z łuku oraz posmakować gotowanych na ognisku potraw. Dodatkowo dla dzieci przygotowano darmowy, dmuchany park zabaw. Aby pan nie chciał, miałem na
Na dziś to już wszystko. W imieniu Gabrieli Figury zapraszam Państwa w sobotnie popołudnie na główne wydanie Wieści Biłgorajskich. Do zobaczenia.